Co się porobiło? Grzegorz Kuśnik strzelił 10. bramkę w tym sezonie. I jak sobie przypomnę jesień, kiedy sam byłeś na siebie zły, na tą nieskuteczność, to wiosną nie możesz być na siebie zły, bo te bramki są, ta gra jest. Ja wiem, że ty jesteś skromny i powiesz mi, że to jeszcze nie koniec. No zgadza się. Jeżeli chodzi o moją osobę, to uważam, że można jeszcze wyciągnąć z tego wszystkiego więcej. Cóż, zostało nam 6 meczów, najbliższy już we wtorek i chcielibyśmy się pokazać z dobrej strony, tak jak tutaj dzisiaj w Lublinie. Ale o tej twojej przemianie jakościowej, to ja usłyszałem też w przerwie dzisiaj od jednego z trenerów ligowych tu obecnych, który powiedział, że w ruchu Grzegorz kończyłby to głową, a tutaj przyjąłeś, zgubiłeś przeciwnika, no i uderzyłeś z o wiele łatwiejszej pozycji w tym momencie. Coś w tym jest? Nie wiem, czy coś w tym jest, aczkolwiek zgadza się, że gdzieś ta pewność w tym sezonie, w tej rundzie, w tym nowym roku powróciła. Trener dał mi duży kredyt zaufania i myślę, że to ma też duży wpływ na to, jak się zachowuje na boisku. A co do samej sytuacji, to widziałem, że on już nie sięgnie tej piłki, był rozpędzony, także przyjąłem spokojnie na klatę. Można było to lepiej skończyć, bo jeszcze i tak nie uderzyłem tego do końca dobrze, aczkolwiek liczy się to, że piłka znalazła się w siatce i mieliśmy to prowadzenie do przerwy. Ten mecz miał, można powiedzieć, 3 fazy. Pierwsza połowa wasza dominacja, później strata bramki i 10 minut takiej żywiołowych ataków Zagłębia, gdzie było gorąco pod waszą bramką i Flavio, który tak naprawdę przypieczętował chyba tą przewrotką ten mecz, bo później do końca de facto mieliście to wszystko pod kontrolą. No faktycznie, w tą drugą połowę weszliśmy tak średnio i wdarło się troszeczkę chaosu, ale koniec końców wygrywamy 2-1 i to jest najważniejsze. We wcześniejszych meczach, które gdzieś tam graliśmy na jesieni, tak? To pewnie byśmy ten mecz zremisowali bądź przegrali, a na dzień dzisiejszy jesteśmy na tyle mocną ekipą i na tyle zgraną, że do końca wiemy, co chcemy grać i myślę, że w tych 6 kolejkach pokażemy się jeszcze naprawdę z bardzo dobrej strony i zrobimy coś fajnego w Gdańsku. Jeszcze ostatnie pytanie. Ostatnie zwycięstwo na wyjeździe 25 października zeszłego roku. Pamiętasz, kto strzelił bramkę w tym meczu? Czy to było spotkanie z Termaliką? No to pamiętam, w dosyć trudnych okolicznościach ta wygrana, aczkolwiek na dzień dzisiejszy te 3 punkty stamtąd się przydały, bo awansowaliśmy do 8 i możemy walczyć o najwyższą lokatę.